Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 2020 roku i w 378 odcinku GNM Plus. I razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz i Paweł Stachyra. I Mateusz Widut, i Pawle, mów głośniej, muszę cię teraz podgłośnić. No. O, w 2020 więcej entuzjazmu i głośniej, tak? Hura, ura. O, dotarliśmy, dożyliśmy. Już niedługo. Do roku, który kiedyś brzmiał jak science fiction. Bardzo ciekawe, mieliśmy pytanie pod poprzednim odcinkiem, bo pytaliśmy się was, znaczy słuchaczy, ale was też pewnie pod koniec zapytamy, na jakie gry czekamy w 2020 obecnym już roku, ale o tym no oczywiście pod koniec tego podcastu. W sumie cały podcast też o tym mieliśmy. No tak. Trochę, ostatni. Trochę. No ale dobra, w co ostatnio graliście? Mieliście dużo czasu, więc graliście na pewno w mnóstwo świetnych tytułów. No ja dobrze, że nowych nie powiedziałeś. Tak, bo ja w nowe żadne grałem praktycznie. Co tam było? Musiały być świetne. Nie no, tak myślę, że coś nowego grałem, coś co jeszcze jakoś było, chociaż wyszło pod koniec roku, ale no nie. Więc grałem sobie w... nie pamiętam. W Wiedźmina 3, ale to jest no takie, wiadomo. W końcu zainstalowałem. Teraz jestem w tym samym momencie, w którym porzuciłem grę w ogóle za pierwszym podejściem, więc jest dobrze. Więcej entuzjazmu niż ostatnio? Trochę tak, bo wygodniej mi się gra dzięki modom, których za pierwszym razem nie zainstalowałem z jakiegoś powodu. Więc nie muszę się przejmować udźwigiem i tam zbierać lutu ręcznie, bo wszystko się zbiera automatycznie. Gothic był lepszy. No. Potwierdzone, tam nie ma problemu z udźwigiem. No, ale tak, poza tym mi się, podoba mi się, nadal walka nie jest jakaś super. Rozwój postaci też jest dziwny trochę, bo jakoś tak nie wiem. To jest stara, pięcioletnia gra. Co pan wymagasz? To jakby czasem widać. Na początku, jak się zaczyna, znaczy nie widać, że jest stara, ale widać, że trochę jest jakby taka, albo mi się tak trafiło, że sporo bugów miałem strasznie na początku, takich widocznych dosyć. Może bez patchy grasz. Nie, no z patchami wszystkimi i tak dalej, ale no nie wiem, jakoś tak ludzie nachodzący na siebie, albo to mi się po prostu rzuca w oczy, może nie wiem. Strasznie mi się rzuca w uszy powtarzalne dialogi NPC-ów, którzy tam we wioskach i tak dalej. 10 raz przychodzisz, słyszysz tą samą rozmowę jakimś tam, co porwali, jakiś tam niby wiedźmin porwał jakieś dziecko. No. I to są fajne rzeczy, bo oni cię naprowadzają na questy teoretycznie, takie rozmowy, ale jak ją słyszysz już 20 raz, to tak już, no dobra, cicho, zmieńcie temat. To w tej pierwszej wiosce chyba, z tego co pamiętam. Tak, i w tym kasztelu barona też tak jest potem i no, ale to tam mniejsza o to, no. Irytują, znaczy nie irytują, tylko zastanawiają mnie te ekwipunki wiedźmińskie. Jak to się nazywa? Rynsztunki? Rynsztunek, tak? Dziwne słowo. Bo kiedy tak naprawdę się opłaca tworzyć te rynsztunki? Natychmiast, one są zawsze lepsze prawie od tego. Ale dobra, no, ten sobie... był pierwszy na drugi poziom, no. Więc go olałem, bo miałem już tam jakieś lepsze rzeczy, niż patrzyłem co wytworzy. Ale musisz, na przykład. Pamiętaj, że one levelują, w sensie musisz mieć strój poziomu pierwszego, żeby później zrobić sobie poziomu drugiego, trzeciego i czwartego. No dobra, teraz mam musisz poziom zbierać. I chcę zdobyć jakiś tam rynsztunek, który wyłaś na ten poziom i zobaczymy, czy mi się uda jakiś tam na razie. Jakaś Manticora pilnuje tego jednego miecza. No po prostu to fajnie wygląda, te rynsztunki, tak? No to też prawda. O wiele lepiej niż te takie zwykłe, klasyczne zbroje. Właśnie ja te zwykłe bardzo lubię, bo one wyglądają, akurat jeżeli chodzi o Wiedźmina, on miał super design pancerzy i takich stroi zwykłych. No. Tylko, że one do Wiedźmina nie pasują. Tylko właśnie niektóre są takie strasznie dziwne. Jak jest Wiedźmin w takiej pikowanej, biało-niebieskiej tej kurtałce, to trochę dziwnie wygląda. Śmiesznawo, no. Ale odkryłem sporo questów, których jakoś pominąłem za pierwszym razem, więc to jest fajne, że to jest świeże, mimo że gram w ten sam jakby fragment, w który już grałem. No i fajnie się gra, no taki Wiedźminek, no. Taki... Zobaczymy. I to tyle, tak? I nadrabiałeś seriale i filmy. Grałem w Koda, w Modern Warfare. Strasznie często wrzucają teraz takie eventy, że masz podwójne XP w Kodzie. Właśnie to jest uzależniające, bo normalnie bym nie grał. Tylko patrzę, o, podwójne XP broni można zdobyć, no to sobie pogram. Tym bardiej, że dali taką mapkę Shipment, pamiętacie, z Call of Duty 4, gdzie jest po prostu 2x2 metry kwadratowe i po prostu można 50 fragów w minutę zrobić, to jest bardzo fajne do nabijania broni właśnie leveli. No więc przyjemna gierka. Ja normalnie tak zazwyczaj to już jest taki moment, kiedy przestaję grać w każdego Koda, tak początek roku kolejnego, ale tutaj jeszcze tak grywam regularnie, więc coś się udało tej twórcom, że jednak to bardziej wciąga jak dzień z Polakom. Ale to jest dziwne, bo widzę, że hardkorowi fani Call of Duty nie lubią tego Koda za bardzo. Strasznie narzekają na spawny, na minimapę, na coś tam. A zauważyłem właśnie, że tacy gracze jak ja, co grają tak bardziej, o, sobie pogram, usiądę, mam wolne pół godzinki. To właśnie takim ludziom się bardziej to Call of Duty podoba i ciekawi mnie,
czy twórcy Activision bardziej pójdą właśnie w tym kierunku, co teraz obrali? Chyba tak, no bo nie sądzę, że się słuchają graczy tych bardziej głośnych na Reddicie, ale co mniej pewnie no jest niż... Profesjonalni gracze już grają trochę na pamięć, a tutaj była totalna zmiana jakby fizyki, silnika gry i tego, jak to jest wszystko stworzone, więc dla nich to jest oczywiście gorzej, bo muszą się przyzwyczaić i się nauczyć na pamięć całej gry. Ale nie? Za jednym postulatem jestem za tym, żeby minimapa była taka jak kiedyś, w sensie, że... Bo teraz jest tak, że jak ktoś strzela, to go nie widać na minimapie, nie? Tak to było zawsze w kodach, że jak ktoś kampił, to go było widać, bo na minimapie widziałeś, jak ktoś siedzi w rogu i strzela, to było się po prostu podświetlał. A teraz tego nie ma i to czasami irytuje, ale to jest taka jedyna rzecz, którą bym chciał, żeby zmienili, reszta nie zostanie tak jak... No ale chyba w trybie hardcore nigdy nie było widać. No w hardcore nie, ale hardcore to też jest raczej taka... Najlepszy tryb. Hardcorowcy plują na hardcore, tak naprawdę. Ci tacy, wiesz, co grają, oglądają e-sporty, Call of Duty i tak dalej. Więc tak, e-sport, Call of Duty. Pawle, w co się zagrywałeś? Też w nowe gry. Najnowsza gra, w którą grałem, to było Gris. Takie bardzo... Ładne, no. No to, co wszyscy mówili, że najbardziej pretensjonalna gra zeszłego... Właśnie nie wiem, czy zeszłego, czy tego roku. Zeszłego. Ona tak jakoś na przełomie chyba. No nie tego. No w tym ją w wielu nagrodach jakby startowała ta gra, nie? Jako ten rok. Natomiast było fajne całkiem. W sensie myślałem, że to jest... to nie wiem, czy to nazwałbym pretensjonalnym, bo to jest taka prosta gierka, gdzie tak na dobrą sprawę rzeczywiście aż tak dużo interakcji ze światem nie przeprowadzamy. Mamy bardzo ograniczony zasób ruchów i też na przykład to mnie zniszczyło, kiedy się dowiedziałem, że nie giniemy, bo ciągle nas tam coś ściga, ale zazwyczaj okazuje się, że to po prostu nie jest w stanie nas skrzywdzić. Ale to jest taka ciekawa historia właśnie o przechodzeniu przez depresję i bardzo króciutka, nie denerwująca. I generator tapet. Bo to na bardzo pewno. Fajne screeny można powiedzieć. To na pewno. Jeszcze gdyby to była ruchoma tapeta, ja jako GIF bym sobie... akurat z tej gry brał obrazki na tapetę. Także Gris polecam, pomimo tego, że... Bo to właśnie to jest takie podręcznikowe to, co z zewnątrz wygląda na pretensjonalne, a tak naprawdę nie... Aha. No ciężko to tak nazwać. Podejrzewam, że niedługo będzie za darmo w Epic Games Store czy gdzieś tam. No, już... bardzo możliwe. To przypomina zresztą The Journey, jeżeli ktoś troszkę grał. Ale najwięcej czasu spędziłem na RPGa też starszego trochę. Trochę niż Wiedźmin starszego nawet. Skyrima. Siadłem sobie przed świętami i postanowiłem, jak już mam wolne, to się zajmę wreszcie tym, do czego się jakiegoś czasu zbierałem, czyli... Rozumiem, że na lodówkę tym razem. Tak. Skyrim, jako że święta, dużo czasu przy lodówce, to tam. Zmoduję sobie tak Skyrima, że już nigdy wcześniej i nigdy później już tak nie zrobię. Rzeczywiście, modowanie samo zajęło mi około 3 dni, w sensie to nie tak, że siedziałem, wiecie, tam te 72 godziny, ale powiedziałbym, że mój komputer pracował kawałeczek z tego czasu, bo też jest taki problem, że strony z modami, ta najpopularniejsza, Nexus, jeżeli nie masz płatnego konta, to pobierasz z prędkością 2 MB na sekundę. Dlatego pobrałem tylko te takie najdrobniejsze mody. Tam jest sporo modów właśnie, które ważą trochę więcej, jakieś paczki tekstur i tak dalej. Ale to wystarczyło siąść, zostawić sobie, żeby się ściągało i lecieć jakoś. Natomiast skorzystałem z takiego poradnika, to się nazywa Legacy of the Dragonborn Lexi, coś tam, modlist. Wystarczy, że wpiszecie sobie Lexi modlist, jeżeli macie wolny weekend, bo tam jest napisane, że to jest taki zaawansowany poradnik, że tam nie będzie trzymania za rączkę, ale de facto to jest najbardziej trzymający za rączkę poradnik, jaki widziałem. Do tego stopnia, że on cię uczy, jakby korzystać z tego wszystkiego w czasie i ostrzega cię za każdym razem, kiedy możesz zrobić idiotyczny błąd. Jest bardzo fajna społeczność na Discordzie, która ci zawsze pomoże, ale nigdy nie musiałem z niej korzystać, bo zawsze, kiedy już sądziłem, że będę musiał się zapytać, jak coś zrobić, jak coś naprawić, to się okazuje, że nie przeczytałem czegoś dokładnie, bo to jest super idealnie dokładnie napisane. Świetny poradnik, ogólnie 10 na 10. Natomiast gra, bo to jest prawie 700 modów, gra odmieniła, bo to jest taki poradnik też, bo w Skyrim ogólnie sam sobie przyjmuje 200 z groszem, 248 chyba. Natomiast tam jakby te mody są ściskane w jeden, patch i tak dalej. Natomiast ta gra, jak ona się odmieniła, jak ona jest kolorowa, prześliczna, tak jak czasami wiecie, są to takie screeny z tych modowanych Skyrimów, przy czym one zazwyczaj w ruchu już gorzej wyglądają, natomiast to rzeczywiście wygląda jak gra, która wyszła dużo, dużo później.
Pewnie głównie przez wegetację i przez zasięg wzroku, bo dalej rzeczywiście widać tego. System walki jest odmieniony, masz uniki, takie prawdziwe, dobre uniki. Mam je pod którymś tam bocznym przyciskiem myszy i to się bardzo fajnie tak w czasie walki komponuje, kiedy ktoś się na ciebie zamachuje, to sobie decydujesz, w którym kierunku unikasz. Trochę jak Wiedźmin pod tym względem, jeżeli chodzi o uniki. Jakby rozwój postaci jest jak w normalnych RPGach, czyli dostajesz expa za zabijanie potworów, za wykonywanie zadań i tak dalej, a to levelowanie umiejętności jest zupełnie oddzielne i dzięki temu jakby bardziej naturalnie rozwijasz postać. Już nie ma tak, że stoisz w wiosce, tłuczesz sobie te sztyleciki i jakieś pierścionki, żeby nabić sobie kowalstwo i zrobić sobie dobrą broń, ale potem wychodzisz na tym 15 levelu, który ci się nabił przypadkowo i ci atakują mobki na 15 levelu, a nie potrafisz walczyć jeszcze mieczem. Z drugiej strony twoja postać nie jest też takim wszechstronnym zabijaką, tylko musisz się skupić na czymś. Praktycznie każdy jakiś element craftingu i tak dalej, wszystko jest opracowane od nowa, no to jest absolutnie jak nowa gra, świetnie się to gra. Polecam Skyrima, jeżeli posiedzicie nad nim 72 godziny. Skyrim 10 na 10. Ostatecznie. I ten... 720 na 10, tak? Mateusz, grałeś w coś? Tak, grałem. O! I w dwie gry nawet, bo rzuciłem wszystko i wyjechałem w Bieszczady, ale wziąłem ze sobą Switcha. Był śnieg? Był śnieg i o dziwo, mimo że było dużo zimniej niż na przykład w Lublinie, to odczuwanie było dużo cieplej, mimo tego, że był śnieg i było na przykład minus 6, 7 stopni. Skąd wiesz, nie było w Lublinie? No ale wiesz, przyjechałem tutaj i było nawet 3 stopnie i było mi dużo zimniej niż tam. Bo tam jest wilgoć mniejsza chyba. No na pewno, zdecydowanie. Tak więc najpierw dosłownie chwilę pograłem w Football Manager 2020, ale tam jest tyle opcji, tyle tych tabel, tyle zarządzania. No tak, tak jak w Football Managerze. No ja wiem, ale to ja za dużo się nie zagrywałem nigdy w życiu w Football Managery, ale tutaj to jest naprawdę już przesadzone do takiego stopnia, że ciężko jakby z przyjemnością do tego siąść. Tak? Trzeba być jakimś takim fanatykiem i pomyśleć, chcę w przyszłości być menadżerem jakiegoś klubu, tak? Trudno wejść w tę grę, bo ona jest taka jednak, nie, że ona ma wysoki ten poziom wejścia. Dużo tak. Wyższy nawet niż takie paradoksy. Musisz mieć, nie wiem, ze 40... Musisz 40 rzeczami naraz zarządzać. W grach Paradoksu musisz tylko grę ogarnąć, a tu jeszcze musisz mieć wiedzę taką bardziej... Zewnętrzną. Faktycznie, no tak. Z piłki nożnej. Więc jakby w tym klimacie tego, że tam było bardzo wesoło, piło się dużo soku jabłkowego, takie męczenie intelektualne za bardzo nie wchodziło w grę, więc wziąłem się za inną produkcję, która też nie jest w sumie zbytnio łatwa, bo jest jakby... Głównie opiera się na fabule, na prowadzeniu dialogów, poznawaniu historii, czyli Vampir. Tyle, że odpaliłem sobie go na najniższym poziomie trudności, tylko po to, żeby nie przejmować się całą rozgrywką, tylko właśnie poznawać historię. I faktycznie to była gra, która umiliła mi poranki dłuższe, męczące, a dopiero później sobie bardzo odstawiałem Switcha i dalej sobie bieszczadowałem. No tak więc ja, czyli polecam. Cały czas piłeś tylko nad ranem krew. Tak, no. Tak. Nad ranem krew piłem. Później sok jabłkowy. Jak Paweł mówił o tej liście, o tym poradniku długim do modów, to mi się przypomniało, że też czytałem długi poradnik, chyba 60 stron w Wordzie, Google Docs, na temat tego, jak grać healerem jednym z kolarem w Final Fantasy XIV, bo wróciłem sobie do Finala XIV. O Boże. Bo nie grałem od dodatku ostatniego i tam dodali sporo questów, zanim w ogóle mogę przyjść do nowego dodatku, który wyszedł w czerwcu tego roku i w ogóle w niego nie grałem. I no kurde, tym o wiele lepiej mi się gra w tego Finala niż w WoWa ostatnio. I tak się zastanawiałem dlaczego. I po pierwsze myślę, że społeczność jest lepsza. W sensie jak grasz healerem w MMO, jak nikt na siebie nie bluzga, jak, mimo że na przykład ktoś umiera, to jest jego wina ewidentnie, to w WoWie jest naprawdę strasznie trashowa społeczność. A tutaj wszyscy są tacy mili i tak nie wiem, albo trafiam na takich ludzi, ale tak zawsze miałem w Final 14, więc to jest jednak... Nie wiem, dlaczego akurat takich ludzi przyciąga ta gra. To musisz zagrać kiedyś w Guild Wars, bo tam raczej tam healer też, tam to jest taki, wszyscy ubóstwiają, ale super. Może dlatego, że WoW jest najpopularniejszy. Tobie się chciało zostać tym. Tak, takim... to prawda. I jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała właśnie, dlaczego lubię tego Finala, to że tam jest coś takiego, co się nazywa Trialsy. I to jest tak naprawdę coś jak dungeon w każdym WoWie, tylko że masz tylko i wyłącznie walkę z bossem. I nie ma tam nic poza walką z bossem i ona trwa nawet pół godziny, jest sryliard różnych faz i tam różnych ataków ma ten boss. To jest bardzo fajna rzecz, której nie ma w żadnym innym MMO. I to jest o tyle spoko, że po prostu przygotowuje cię na te rajdy późniejsze i jest epickie i nie musisz tam być na maksymalnym levelu, nie musisz być w gildii czy coś tam, żeby właśnie mieć takie bardzo fajne, efektowne walki. I fabuła w tym jest
naprawdę bardzo dobra. Lepsza niż w niektórych finalach, takich normalnych, w 15 na przykład. Więc to jest całkiem imponujące. I nie mogę się doczekać, aż już zacznę grać w tą fabułę z dodatku. Przed pół roku w końcu. Może zdążę przejść do 2021, kiedy wyjdzie czwarte rozszerzenie. A niedługo demo remake'u, tak? Final tak, Ascent. To też jest w sumie takie dziwne, bo to demo... Nie wiem, jak to działa na konsolach, bo ja jakimś cudem ktoś się pobrał z PS Store, mimo że nie było dostępne. Tak, nie, nie wiem, ktoś wrzucił w ogóle na YouTube. Na przerobionych konsolach podobno działa. Mhm. Więc i tak już normalnie jest przejście całego demo na YouTube, mimo że jeszcze nie zapowiedziane zostało oficjalnie, że będzie w ogóle, więc cóż. Ale nie wiem, czy będę grał. Nie wiem, czy chcę sobie psuć ten pierwsze wrażenie z pełnej wersji. Może dostaniesz już do recenzji do tego czasu. Może. Możliwe. Dobra, przejdźmy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka, a zaczniemy od tych śmieszkowatych może. No, jakby za wiele się nie działo, tak? Święta, no tak. Nowy rok, ale teraz zaczął się CES. W sumie już trwa i już niedługo koniec też go. Ale przed samym zaczęciem CES-u, czyli to są w ogóle takie targi elektroniki głównie niż gier czy coś. No tak, czasem się jakieś rzeczy pojawiają, ale raczej technologiczne. To była wielka zapowiedź, że Sony będzie na CES-ie i zobaczymy tam PlayStation 5. No i faktycznie zobaczyliśmy, ale logo. Tak. I to tyle z tych zapowiedzi wielkich. Ja się dziwiłem strasznie, że ludzie czekają na to. Poznaliśmy nowe logo PlayStation 5 i uwaga, uwaga, drodzy słuchacze. Wygląda jak stare. Wygląda jak no stare. Nie. Wygląda tak bo jest jak 5. Jest 5, tak? Ale to jest ten sam font, wszystko to samo. To jest dwa tylko odwrócone, to jest dokładnie ta sama. Ale jak odwrócisz do góry nogami, to wiesz co jest? SSD. Masz SS i małe D. Więc a? Mieli pomysł, to są wizjonerzy. Sony właśnie nie pokazali oczywiście samej konsoli, ale pokazali samochód elektryczny, więc coś pokazali. Tak, jakiś sprzęt. Sony Vision. Tak. Ale no, oprócz tych takich śmieszków to potwierdzili pięć rzeczy, które jedna będą na pewno. Jedna z nich jest chyba nowa, czyli ten 3D... Które? No? 3D Audio Sound, cokolwiek to ma znaczyć. Aha, bo o tym chyba nie mówili pewnie wcześniej. Dolby Atmos będzie miał PlayStation 5. Możliwe. Ulubione słowo Pawła Typiaka. A ciekawe jak to działa, bo w sensie, bo że konsola ma funkcję sama w sobie 3D Audio. Ciekawe jak to działa, bo Dolby Atmos to jest jakby... chyba musisz mieć jakiś tam sprzęt specjalny, nie? To też, no ale musi jakby obsługiwać tę technologię sama konsola. A o tak? To chodzi tylko. O to chodzi. No, zwykły... Myślałem, że na moich bieda słuchaweczkach też coś zyskam. No jeśli twoje bieda słuchawki obsługują na przykład Dolby Atmos albo w ogóle dźwięk 3D, no to myślę, że coś tam zyskasz. Zobaczymy tak naprawdę o co chodzi w tym, bo to jest tylko napisane 3D Audio Sound, a może to chodzić o samą jakąś technologię, a może coś zupełnie nowego. Dodatkowo też potwierdzono, że w DualShocku 5 będą haptyczne i adaptacyjne triggery. Tak, czyli mamy odczuwać dzięki triggerom, czy na przykład postać się przedziera przez błoto albo coś tam. Ciekawe bardzo, jak to w praktyce wypadnie. Pewnie denerwująco, podejrzewam. No albo będziemy w ogóle fajniej odczuwać samą... Współczuję baterii tego... Albo będzie w trzech grach. No to też możliwe. Nie wiem, czy baterii współczujesz, bo tym razem nie będzie nam się tak bardzo świecił może ten DualShock. Ale tam ma być jakiś panelek, nie? Nie wiadomo, czym on no, ale będzie to jeszcze. Może nie aż tak wielki. Będzie ultra szybkie SSD, będzie ray tracing, który nie będzie oparty o jakby samą taką technologię programową. A to tylko... jest, bo to jest napisane hardware-based ray tracing, tak. A no przecież no, NVIDIA też jest hardware-based, bo jest based na karcie graficznej, więc takie no tak, to jest dogadanie. Tak, żeby tylko więcej tekstu było na tej grafice promocyjnej. Ale możesz też na jakby starszych tych kartach graficznych odpalić ray tracing, tylko to nie będzie za bardzo działało, tak? Bo to będzie no, bardziej takie emulowane. Tak. Dodatkowo będzie Ultra HD Blu-ray, czyli będziemy mieć troszkę większe płyty Blu-rayowe. I tak naprawdę... Mi brakowało tylko, chociaż mogli powiedzieć, kiedy pokażą to. Chociaż jak już ci ludzie czekali i oglądali to na żywo, współczuję im. To no, mogli chociaż powiedzieć, kiedy to pokażą, czy będziemy, bo cały czas nie wiemy, czy czekamy do E3 i dopiero jakąś konferencję zrobią dzień przed E3, czy wcześniej może pokażą. Jeśli no. W ogóle będą na E3. Nie no, a kiedy by pokazali? No, nie wiem, na Gamescomie może. Na Gamescomie będziemy albo zrobią po pokażą, pokażą w czerwcu, a już na Gamescomie dadzą nam do pogrania. Więc... Albo miesiąc wcześniej zrobią jakiś PlayStation Experience. Albo tak, no zobaczymy. Zobaczymy. Destination PlayStation. Destination PlayStation, dokładnie.
Ale żeby śmieszków nie było końca, to AMD miało swoją konferencję i ono tam też pochwaliło się jakby Xboxem Series X. No bo AMD robi podzespoły tak, ogólnie do konsol obydwu. I pokazało tam bardzo ciekawy filmik z renderem konsoli, w której pokazywali, że konsola ma port zasilania HDMI out, in, USB typu C dwa razy, wyjście na dźwięk cyfrowy, port sieciowy Ethernet. Ale tylko... ciekawe w sumie po co, chyba na dyski jakieś zewnętrzne, nie USB-C najbardziej będzie potrzebne, bo tak w sumie... Możesz podłączyć na przykład dwa pady. Nie, tak, ale czemu akurat, w sensie tak na zalety USB-C akurat patrzę w tym przypadku. To może jakieś multimedialne sprawy, na których się nie znam, bo konsoli do grania tylko używam. Ale też chyba, ja też nie chyba, jestem że specjalistą, pad będzie na ale chyba możesz przesyłać w ogóle obraz USB typu C. Ale to już mniejsza, nie wchodźmy w szczegóły, jeśli się na tym nie znamy. Problem w tym, że ten świetny filmik razem z tym świetnym renderem to jest dzieło fanów, które zostało zapierniczone przez AMD. Nie, chyba ze zgodą, bo to jest, bo potem przyznali, bo wyobraźcie sobie, jest normalna konferencja AMD, pokazują render Xboxa, taki ładny, wow, super stylowe i potem dopiero przyznali, że kupili jakby render w jakimś serwisie Turbo Squid, gdzie możesz, wiesz, wstawiać swoje prace i tam można je kupować stamtąd, więc to nie jest tak, że ukradli jakimś fanowi, tylko po prostu kupili fanowski render do wykorzystania w filmiku, więc to takie trochę dziwne. To jest no, nie kuriozalne, rozumiem, nie? Tym bardziej, no... Bo Microsoft pewnie nie chciał użyczyć, może nie chcieli jeszcze pokazywać, może nie ma finalnej wersji, wiesz, tych tam tyłu tej konsoli, ale no dziwne, bo w każdym razie, bo to nie jest tak, że to kłamstwo jest, bo jakby te porty są potwierdzone już tam, bo to było w jakiejś tam specyfikacji z fabryk wyciekło, jakie tam porty będą w tej konsoli, ale i tak wykonanie trochę takie, no po co AMD, ale AMD tam na tym CES-ie ogólnie też uwagę przyciągnęło nowymi kartami graficznymi, że tam jakieś znowu super produkują takie bardziej z niższej półki karty. Nie wiem, nie znam się na... Czyli takim... jak każda... Właśnie, no, nie znam się takim na low-endowym PC gamingu, bo przecież już... Bo ja tylko wiadomo. High-endowym, tak. Ale... No i jak tam w ogóle takie śmieszki was interesują? Nie interesują. No nie wiem, jakieś te targi CES takie jakieś nieowocne, nie było takich żadnych... Bo kiedyś to było zawijane ekrany, tam prezentowali jakieś takie bajery, a teraz tak naprawdę nic nie zwróciło tak mojej uwagi za bardzo. Poza tym... monitorem? Laptopem, nie, monitorem, a. Tak, monitorem Asusa, który ma być Full HD, czyli tylko 1080p, ale za to będzie miał odświeżanie na poziomie 360 Hz, więc jeżeli odpalicie sobie CS-a na Super Low, to możecie mieć tam 360 klatek w Counter-Strike'u na tym monitorze. I więc... to zobaczycie oczywiście. Nie tylko na Super Low. No pewnie nie. To CS. No bo obecnie teraz, bo to jest głównie na turnieje monitor, nikt takiego sobie raczej nie będzie kupował, no, bo teraz na turniejach grają najczęściej na 244. Czy 240 ileś tam herców, więc to nie jest aż taka straszna jakby różnica już, ale no. Ale monitor chyba $3000, coś w tych okolicach, no, tak? Więc tak, albo możecie kupić sobie monitor Full HD tak za $3000, albo konsolę za $300. Wasz wybór, PC Master Race, tak to podsumuję. Nie no, trochę śmiesznie, ale pokazać logo PlayStation 5 i zrobić z tego wielką zapowiedź, to tylko chyba Sony takie rzeczy. A czy oni nie robili z tego, to bardziej media robiły taką wielką zapowiedź i nawet nie media, tylko hypowani się ludzie na forach i w social ale mediach. Ale po co w ogóle pokazywać coś takiego, jak się nie ma nic, totalnie nic do powiedzenia? No bo... Nie, może inwestorzy? Nie mam pojęcia. Może chcieli nawiązać do tego, że Xbox też miał beznadziejne ogłoszenie swojej konsoli. To nie będą gorsi, ale przynajmniej pokazali, tak? Przynajmniej pokazali. Przynajmniej pokazali. Jedną grę. No, jedną grę i konsolę, nie? Tak, w jednej trzeciej jakiegoś wydarzenia, które potem już w ogóle nikogo nie interesowało. Tak więc mamy pytanie do was, drodzy słuchacze, jak wam się podoba innowacyjne logo PlayStation 5? A my teraz przejdziemy... Możecie do... wrzucać w komentarzach swoje własne projekty. Tak, w MS Paint robimy konkurs. A my teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie trochę o Switchu, ale też i trochę o CES-ie, tylko w bardziej konkretny niż ten temat sposób. Otóż wy lubicie grać na pecetach, prawda? Co? Ale pecetów nie możecie wziąć na plecy. Jak i chodzić nie? Z nimi. Oj, sobie... nie grałeś, nie wiem, no da się. Grałeś w Death Stranding? Można. No można, ale coś z monitorem trzeba zrobić tam nosi? I tak dalej. VR, panie. Ale firma Dell ma dla was rozwiązanie, ponieważ na CES-ie zaprezentowała Alienware Concept UFO, czyli konsolę przenośną, która jest PC-tem, potrafi odpalać tytuły wysokobudżetowe,
I jest przenośna i dodatkowo wygląda totalnie jak kwadratowy Switch. I nawet bym powiedział, że dobrze się prezentuje. Sprzęt działa pod kontrolą tradycyjnego systemu Windows 10. Rozmieszczenie... Ale już mnie ręce bolą, jak patrzę na ten koncept, bo... Taki Xboxowy, kanciaste, tak? Brzegi ma, nie o to mi chodzi. Pady zazwyczaj nie mają takich kanciastych brzegów, nie? Więc to może być ciekawe w trzymaniu, że tak powiem. No i możemy zagrać w to we wszystkie gry, znaczy we wszystkie. No tutaj widzę na tym obrazku, który został zaprezentowany, że jest na pewno Rocket League, jest F1 2019, jest Fortnite, nie wiem, to jest Warhammer, znaczy, jakiś. Wydaje mi się, że wszystko, bo w teorii to jest komputerek mały po prostu. Tak. Więc tam jak masz Steama, to podejrzewam, że po prostu to inaczej jakoś tam przedstawia ci bibliotekę twoich gier, ale można grać w PC-owe gry. Tylko pytanie właśnie, jaka jest specyfikacja i czas baterii, bo tego niestety tutaj nie zaprezentowano. Znaczy, bo ja podejrzewam, że oni tego nawet do sprzedaży nie wprowadzą, nie? Tylko takie może przymiarki, czy tam, co ewentualnie może w przyszłości będą chcieli robić. Ale no, nie wiem. Bo ogólnie takie małe komputerki sobie już istnieją i są funkcjonalne. Wydaje mi się, że jak ktoś chce coś takiego, to sobie kupi tą Nvidia Shield, coś tam i... Prędzej, tak. Bo tam... Bo to podobno jest niezła. Albo Switcha. Albo Switcha. I właśnie. Dlatego a propos, to tylko takie nawiązanie do tego Alienware, ale pojawiły się plotki, że w tym roku ma zadebiutować dużo lepsza... Czy dużo, nie wiadomo, czy dużo, ale no, lepsza na pewno w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli obecnego, wersja Nintendo Switch. I co ma ona mieć? Rozpoczęcie nowej masowej produkcji ma się zacząć w pierwszym kwartale, a zdebiutować ma ogólnie w tym roku podobno. Może byś miała dobre Joy-Cony. To by mnie nie zdziwiło absolutnie, no bo jednak Nintendo to jest Nintendo, tak? Robili 3DS-ów i DS-ów. DS-ów to chyba zrobili z 10? Nie wiem, może przesadziłem, ale to by mnie zdziwiło. Licząc z DS-em, czy same 3? Same DS-y, wiem, okay. Że było ich sporo. No bo tak, DS, DSi, jakieś tam... DS Lite, DS, tak. Potem był XL, potem był DS... No nie pamiętam, ale było. Trochę, bo na pewno z 5 co najmniej. 3DS-ów było 3DS-ów też... 3DS-ów było chyba 6. I bo że zrobił Switcha 3D. Bo były jeszcze 2 DS-y przecież, pamiętam. Które się liczyło jako 3DS-y, jakby nie było, więc... Natomiast Switch na razie był jeden tylko, dodatkowy, ten Lite. Tylko przenośny i teraz właśnie podobno, bo od początku były plotki, że oni chcą rozrobić też trochę mocniejszego Switcha, takiego stacjonarnego też, że możesz sobie zrobić handhelda albo nie handhelda. No i cóż, no, zobaczymy. No, jest, nie ma plotek na temat specyfikacji, tylko jest coś tam, ktoś przeczytał, że ma być jakaś obudowa inna, procesora i to znaczy, że będzie o wiele lepszy, ale będzie na pewno lepszy procesor w tym Switchu nowym. I ciekawi mnie, co poza tym zmienią, czy będzie na przykład inny ekran, czy... Joy-Cony zrobią inaczej. Pytanie, czy to ma być po prostu mocniejsza konsola, czy też zostanie dodany jakiś feature, tak, do niej? Jak 3D, tak? No, nie, na pewno nie. To by była chyba jednak trochę za duży ekran. No, raczej Nintendo bawić. Jak robi takie rewizje sprzętu, to po prostu robią albo po prostu mocniejszą, albo... Albo coś ucinają. Troszeczkę bardziej zmieniona jest jakby funkcjonalność, ale to nie jest takie, że ci dodają jakiś super bajer graficzny na przykład, czy coś takiego. Więc no zobaczymy. No, z 3DS-a mogli obciąć 3D, a tutaj co? No, już obcięli jakby stacjonarność w Lite, więc już tak za bardzo nic nie da zrobić. Chyba, że zrobią tylko stacjonarnego Switcha bez ekranu. I byłby jeszcze tańsze w sumie chyba, na to wychodzi, nie? Ja bym chyba nawet kupił, bo mało znacznie w sumie. Znacznie tańsze. A ty co o tym myślisz, Pawle? Nic nie myślisz. Wolałbym Lite'a niż taką wersję. No chyba, że będzie jakoś, nie wiem, 2 razy mocniejsze. Właśnie zależy od tego, znaczy, nie, jaka oni będzie nigdy różnica. Tak nie robili. Oni nigdy tak nie robili. Przecież przy 3DS-ie to miałeś także właśnie raz, że to 3D obcięli, to był 2DS, ale też na przykład ekran powiększyli tam o jakieś pół cala czy cokolwiek i nazwali to New 3DS. Potem jeszcze dodali. I ten New 3DS też był trochę mocniejszy, ale to była taka różnica, że tam niewielka, sekunda czy przeładowanie. No to, bo też 3DS był zbyt ambitną może konsolką pod pewnymi względami, bo tam gry, które korzystały z tego 3D, to potrafiły ją bardzo przydusić, szczególnie na przykład Pokémony, ale potem na przykład właśnie, bo wyszła wersja XL z większym ekranem i później na przykład New obydwu tych wersji, więc oni raczej nie robili
skoków, więc no nie wiem, czy jakby to coś zmieni w tym podejściu, wiesz, że o kurczę, wcześniej nie kupiłem Switcha, a teraz kupię, bo... O to na pewno nie, bo znaczy... jak ktoś ma kupować Switcha, to się też nie patrzy na specyfikację raczej... Ale to też pomoże, bo też może być tak, że ktoś w ogóle chce kupić Switcha w jakiś czas i może być tak, że pojawienie się jakiejś nowej wersji to będzie, a no dobra, no to teraz to już jest ten no moment. No tak, to na pewno. I takie wydawanie rewizji też jakby... hype cały czas utrzymuje na konsolę, tak. Nie? I zawsze jest świadomości bardziej obecna na konsolę. Można starsze te starsze konsole, które już się pojawiły, opchnąć trochę szybciej w ten sposób, już tam jak powiedzmy spada zainteresowanie, także... Wiem, co ja bym chciał. Jakby co, to będę wam sprzedawał. Jakby wrzucili tam OLED-a, po pierwsze, niby to brało prądu, a po drugie zrobili matowy ekran i wtedy ta konsola byłaby stuprocentowa, momencie naprawdę, kiedy się gra gdzieś w terenie, to strasznie męczą się oczy przez to, że ciągle się odbija światło od tego ekranu i tak naprawdę to w sumie najlepiej grać na nią podłączoną właśnie do telewizora. A nie ma tak nie ma do tej konsoli takich akcesoriów, jak były do Game Boyów pierwszych, że tutaj jakiś taki daszek z cieniem, tutaj lampka. Niestety. Powinno być jak na takie komputery te CRT, co tam taką miałeś, taki tak, filtr. Taki ekran wychodzący. Tak, taki filtr. Podejrzewam, że jak zajrzymy teraz na jakieś fanowskie akcesoria, to na pewno są takie rzeczy, bo zawsze są jakieś... Najwięcej akcesoriów zawsze jest do konsol Nintendo. No dobra, zobaczymy. Maskę do spawania, tak? Do 9, który dzisiaj jest? Może z Labo będziesz mógł sobie to ułożyć. Dziś nagrywamy to 7, 9 ma być Nintendo Direct. Więc może tam coś pokażą? Chociaż nie, bo to ma być Pokémon Direct, to nie. Aj. Chyba, że jakiś... W sumie co może być na Pokémonie Direct, tak a propos? Pokémony. Co? No Pokémony. Paweł... Nie, ja teraz wracając do Switcha, bo na Pokémon Direct nic nie będzie ciekawego. Znaczy na Nintendo Direct raczej. Chyba, że Breath of the Wild 2 pokażą. Ale nie, to ma być Pokémon Direct. A, tylko Pokémon. No to nie, to nic nie pokażą. No jak, to po co robią? Dopiero wyszło, więc to po prostu robią, no nie wiem. Może jakieś nowe legendarne się, wiesz, pojawi po prostu. Albo nowa wersja będzie, tak jak było zawsze. Znaczy, tak, ale to nie ogłaszają tak wcześnie nowej wersji. Nie? A no raczej jakiś, nie wiem, nowy legendarny, który już jest w plikach gry od dawna i teraz... A dlaczego chciałeś się łapać za głowę? Bo teraz mi przyszło do głowy, bo tak o Labo pomyślałem. A co jeżeli ta nowa rewizja Switcha to Switch VR? O Boże. I zamiast takiego, wiecie, zamiast całego tego sprzętu sobie z Labo składasz na głowie taki kartonik. Ty. I wsadzasz Switcha tak jak telefony się wsadza do tych mobilnych. Ale mogliby tak zrobić, bo Half-Alex, tak, będzie działał na Switchu. Tak który będzie ja nie tylko mówię, hełmem, ej, ale że nie. Tylko możesz grać w VR-ze. Ale jeżeli ktoś mógłby sprzedać beznadziejnie chodzące, beznadziejnie wyglądające gry na VR-a, takie dużo gorsze niż są na przykład na PC-cie, na tych topowych VR-ach, no to właśnie Nintendo. Virtual Boy Switch? Zobaczymy. To by było ciekawe. Tak więc czekamy na wasze komentarze. Co sądzicie, czy nowa wersja w ogóle Switcha jest potrzebna? A my teraz przejdziemy do kolejnego tematu, który będzie związany z nową grą z uniwersum Władcy Pierścieni. Powiedziałem nowa, ale była zapowiedziana troszeczkę rok temu, dokładnie w marcu 2019 roku, ale ja o tym nie wiedziałem, więc zapewne więc też niektórzy też mogli nie wiedzieć, no więc tak. Nie mówmy tak, że to wszyscy wiedzą o takiej grze, która nazywa się Władca Pierścieni Gollum i która, jak sama nazwa wskazuje, ma opowiadać historię tego, który ten pierwszy pierścień znalazł, tak? I tym razem mamy w ogóle mieć przedstawionego naszego Golluma nie w taki sposób telewizyjno-filmowy, a ma być on jakby od początku wykreowany i mamy poznać jego historię, jak jeszcze był takim normalnym człowiekiem, wyglądał i jakby ta gra ma się opierać na tej całej historii, jak on przeszedł tą całą przemianę, że stał się czym się stał. Tak więc, i ona oczywiście jest robiona przez studio Dedelic, które jakby w swoim portfolio ma głównie gry przygodowe. Tak, takie klasyczne przygodówki. Bardzo fajne, ale właśnie takie klasyczne. Ta gra, w przeciwieństwie do tych ich poprzednich gier, to jest niemieckie studio w ogóle, ma być przygodową grą akcji z elementami skradanki, więc to nie będzie przygodówka 2D, tylko to będzie taka bardziej właśnie action adventure 3D. Gdzie będzie kamera TPP i tak dalej. Czyli jak te stare gry na podstawie filmu, te adaptacje. No, jak wszystkie gry są z Władcy Pierścieni, jak się tak zastanowić. Poza strategię. Tak.
I ma być dużo elementów skradanki, co ma sens jakby, bo to też jakby niektórzy to pisali jako news, że o, to będzie skradanka, no ale w sumie co zrobisz z Gollumem, jak... Który może się robić niewidzialny. No do tym bardziej właśnie, jak nie skradankę, więc no, może być ciekawe, tym bardziej, że oni pewnie nie będą stawiać na akcję, ani na, już nie mogą za bardzo z Gollumem. No ja tutaj nawet mogę zacytować, potrzebowaliśmy bohatera, którego można było by natychmiast pokochać i o kogo można się... byłoby martwić, zaufajcie mi, w niektórych momentach użytkownicy zaczną się go bać. Wygląda tak trochę jak Poroniec z Wiedźmina. Nie, to jest z Śródziemia Cień Wojny. A, akurat bo się nie pokazywałem. Tak, jeszcze nie ma żadnych okay. screenów ani filmików. Wiemy tylko, że nie będzie wyglądał jak Andy Serkis. Tak. Podobno. W ogóle jak żadna z adaptacji Golluma, która pojawiła się w świecie. Gra ma się pojawić dopiero za rok, w 2021 roku. Czyli next genowa gra już będzie. Tak, ale teraz została właśnie opisana szerzej w nowym Edge'u, dlatego też tak dużo informacji się w związku z nią pojawiło. No i ja osobiście bardzo czekam, bo nie podobały mi się ostatnie w ogóle gry związane z Władcą Pierścieni. A ile ich było? No, tak naprawdę te dwie. Ta pierwsza mi się nawet podobała w miarę. No, za dużo asasyna w Śródziemiu. Tak, ale fajny był ten klimacik i ten Nemezis za pierwszym razem też robił w miarę dobre wrażenie. I fajnie się siekało. Po prostu za dużo rzeczy było. Tak, ale w tej grze było fajne to, że twórcy tam mieli fajny sposób na jakby zniwelowanie nudy eksploracji w open worldach, bo tam mogłeś tak szybko biegać. Normalnie wbiegałeś po ścianach, jak bez żadnego problemu, to mi się podobało. W przeciwieństwie do tych Horizonów i innych takich, gdzie tak się namazarnie się czasem czujesz, to tutaj po prostu można było zachrzaniać, jak po wypiciu eliksiru szybkości w Skyrimie. Tak, albo jak w Soniku, nowym filmie, wchodząc do kin. No. Sonic, będzie Sonic, wiecie, w końcu. W końcu będzie w kinach. Nawet nie widziałem tego nowego zwiastunu. Ale w sumie chyba nie szykuje się, więcej gier nie powstaje w uniwersum Władcy Pierścieni, z tego, co tak kojarzę. Ale będzie, bo niedługo serial Amazona. Znaczy nie wątpię, tylko ciekawe... Rok, dwa? Serial Amazona? Jakoś także... tak, no. No mam nadzieję, że nie będą ciągnąć już tego Cienia Mordoru i Wojny o Mordor, czy jak to tam się nazywało, Cienia Wojny, tak? Tylko, że jakoś zrobią coś zupełnie innego już, a nie znowu open world i nie znowu ten sam typek. Wiesz, jedna firma nie musi w kółko robić gier z Władcy Pierścieni, chociaż... bo kto ma prawa ogólnie do robienia gier? Warner Bros. A no to oni mogą zdawać kilku studiom. Może Rocksteady robi, nie Batmana, tylko... usłyszeliście to u nas, folks. I, tak. Ale tak czy inaczej ja bardziej na Golluma czekam, bo bardziej podobają mi się gry, które są oparte na historii i opowiadaniu historii, a nie bieganiu i zabijaniu kolejnych mobków. A Lord of the Rings jesteś Gollum stary, ma po prostu. Pojawić się na PC-cie, PlayStation 5, Xbox Series X, tak jak wspomniałem na początku. Coraz częściej będą takie newsy teraz, że tak gra okaże się na PS5 i Xbox... W ogóle Xbox Series X. W tym roku już będzie trudne. PS5, w tym roku. W tym roku będzie PS5, panowie. Będzie. Jest... Na koniec. Wow. Fajnie, i gotowe pieniążki na preordery. No ja już powoli będę sobie odkładać, nie? Żeby potem nagle nie... O, szybko. Żeby płytę główną wymienić i sobie podratować tego kompa. Czy dzwonicie do Bociana? Ale nie, rozważam, rozważam tym razem kupienie sobie konsoli. Znaczy, bo ja miałem w sumie PS4 Pro, ale to tak nie używałem go za bardzo. Rozważam teraz tak aktywnie chyba korzystać z... Wcześniej może trochę konsolę sobie... ogarnąć, ale... No ja też, ja mam podstawowe PS4 cały czas i ono działa bardzo dobrze. Nie, zaraz tak, właśnie nie jestem, właśnie tego się trochę boję, że potem będę musiał się męczyć z... Bo ja widzę, jak chodzą rzeczy na podstawowym PS4. Jak chodzą bardzo ja dobrze, dziękuję. No normalnie. Jak no. Death Stranding chodzi, ekskluzywy chodzą bardzo dobrze. Ekskluzywy. A tylko kontrol źle chodzi. Tylko na tym nie zależy. Fallen Order? Jak masz cutscenkę i koleś wisi w powietrzu. No dobra, ale te PC-ty, które mamy, to jeszcze starczą na 2 lata, tak żeby sobie pograć no, tak, płynnie. No tak, roczek i no, potem nie, trzeba będzie... No. Potem zniknie mi klatka i będzie trzeba od nowa. Będzie dobrze. Dobrze, przejdźmy w takim razie do pytania spod poprzedniego odcinka, którego w ogóle tam nie zadałem, ale chodziło o jedno w ogóle. Gry w 2020 roku, na jakie czekacie? I mamy nawet całkiem sporo tych komentarzy. Absyrtos Medea napisał, że Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Call of Duty 2020, oby Wietnam. Ja tylko zaznaczę, że, bo ciebie, Pawle, chyba nie było na ostatnim właśnie odcinku. Właśnie teraz się chyba dowiedziałem o tym. Że był zakaz wspominania o Cyberpunku 2077, bo uznaliśmy, że wszyscy czekają i no tak. Tam widziałem niektórych... Bannerlord? To już się śmialiśmy, że i tak nie wyjdzie, chociaż możesz sobie czekać na to. No ja rozumiem, tak jak przez te kilka ostatnich lat. Wyjdzie przed Cyberpunkiem. No na pewno.
Dreamcast. I oby będą wczesnymi wersjami. Tak. Dreamcastom napisał, dla mnie przyszły rok to tylko Resident Evil 3, The Last of Us 2 i w wersji bardzo optymistycznej Elden Ring. Jeden. O, to tak. Chyba bardzo optymistyczna wersja to. Nie no, myślę, że Elden Ring może wyjść jesienią, czy pod koniec roku na nowe konsole już. To From Software tak co roku wypluwa? Pokażą, tak. Oni nie raz co roku wydawali gry. Bardzo oni mają, często. Oni mają dwa zespoły, które pracują na zamianie. Dark Souls 3 wyszło półtora roku po Bloodborne, więc oni tak robią, mają dwa zespoły i tak naprzemiennie robią właśnie te gierki, więc czemu nie? Dark Souls 2 chyba rok przed Bloodborne'em, czy dwa? No, jakoś tak. Oni mają dwa zespoły w każdym razie, które pracują naprzemiennie, także to by mnie nie zdziwiło. Ogłoszenie, znaczy pokazaliby grę na wiosnę, na E3 byłby pokaz później jeszcze kolejny i masz premierę gdzieś tam na jesień wczesną. Kolejny komentarz ZS Lopez. Nie będę oryginalny, po zagraniu w Nioh w plusie czekam na Nioh 2. Nie wiem, czy jak tak się w ogóle wypowiada tą nazwę gry. Nioh 2. No Nioh 2. Tak, mimo, Nioh 2. Że bez multiplayera czekam też na The Last of Us 2, no i Ghost of Tsushima, tak więc te dwa tytuły się bardzo powtarzają. Zapomniałem, że Nioh wychodzi w maju chyba jakoś, tak, czy w kwietniu. No i spoko, no. Bo uczciwie Nioh 1 też wszyscy zapomnieli, że wyszło. Ale było bardzo fajne. Ja nie mówię, że nie, to prostu, ale to jest taka reakcja. A wiecie, na co czeka Daniel? Czeka na The Last of Us 2, Ghost of Tsushima i Nioh 2 też również. Widzimy tak pewną prawidłowość. Pewny schemat tutaj nikt, jest. Nikt nie wymienia Hollow Knight Silksong jeszcze. Bo nikt nie wie jeszcze, jaki Total War będzie w przyszłym roku. Jak to? Troja, wszyscy wiemy już. Oj, ale jakiś duży Total War. Kuba Nanonka, tutaj chyba mu się powtórzyły po trzy razy ten sam komentarz. Skopiował komentarz poprzedni? Zdecydowanie najbardziej czekam na No More Heroes 3, po ogromnym rozczarowaniu, jakim był Travis Strike Again. Ogromnie się ucieszyłem tym, że Suda nie żegna się z tą serią i idzie za ciosem. Jeszcze chętnie bym pograł w Dying Light 2 i są plotki o The Legend of Zelda Breath of the Wild. O sequelu. A sequelu, o. Ale to nie wyjdzie w tym roku, nie wierzę. Nie. Breath of the Wild 2 razem z nowym Switchem. W sumie. W VR-ze. Bo to jest gra, którą im łatwiej zrobić jednak, bo oni mają już... No to, co ten teaser pokazał sequela, to jest taka sama oprawa graficzna jak w pierwszej części, tylko trochę tam ładniejsze oświetlenie, więc... I niby kraina ma być ta sama, tylko będzie jakiś kataklizm, który ją przerobi. To będzie jak Fortnite, nowy rozdział. Tak, to będzie Fortnite, więc myślę, będzie że... Będzie to samo i znowu wszystkim zabiorą pieniążki. Lukas Bykowski napisał, że w sumie to nie czeka na żadną grę w tym roku. Ma mnóstwo tytułów do grania, skończył trylogię Spyro, gra obecnie w Crasha, zaczął trylogię Tomb Raider, a w międzyczasie od roku ogrywa Red Dead Redemption 2. To tak jak Patryk, u nas ostatnio też było. I chcę ograć klasyki PlayStation, między innymi God of War od 1 do 3 oraz najnowszą część na PlayStation 4, a także The Last of Us. Do tego Jedi Fallen Order oraz Control. Jeszcze po przeczytaniu książek chodzi mi po głowie Wiedźmin 3. Naprawdę mam w co grać i wydaje mi się, że do premiery PlayStation 5, a raczej już jak nowa generacja ruszy na dobre, no, to będę miał w co grać. Ale pamiętaj, Bannerlord wychodzi w przyszłym roku. Co prawda nie na konsolę jeszcze, ale... W przyszłym. Dobrze mówisz. Na konsolę pewnie w przyszłym najwcześniej. Mateusz Gardziarz napisał, nie biorąc pod uwagę, a to chyba jakiś nowy nasz słuchacz, bo pierwszy raz widzę. Zachęcamy więcej do komentowania. Tak, jak widzicie, rozpoznajemy już was po nikach. Tak, dokładnie. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Tak więc Mateusz, nie biorąc pod uwagę Cyberpunka 2077, który był zakazanym słowem w komentarzach, to moje trzy gry, o których myślę poważnie nad zakupem, to Resident Evil 3. Przy okazji wrócę do dwójki, by jeszcze raz zagrać. Hellblade 2, jeśli oczywiście tytuł będzie tytułem startowym nowej generacji konsol marki Xbox. A trzecia to chyba nowy Assassin's Creed, bo najprawdopodobniej to będzie tytuł między generacjami. Tylko pytanie, czy lepiej by było, by był to Rzym i swoiste zakończenie trylogii Egipt, Grecja, Rzym, czy kompletnie odejście od tych obecnych, czyli Wikingowie, Ostatnio były jakieś kolejne plotki, że to jednak będzie Ragnarok, czy jakoś tam. Bo pojawiły się w wielu sklepach jakieś edycje specjalne tego Ragnaroka. W GameSpocie chyba włoskim czy hiszpańskim. Tak. I inna nazwa na od Thora jest jakiś... Mjolnir. To jest tak sama nazwa. Ja się nie znam. No bo jest nazwa jedna od Thora i druga nazwa Mjolnir. Okay. No. Ale to pamiętajcie, zapomnieliście chyba, że już wszystko rozgryźliśmy i Ragnarok jest na nowe konsole, a na stare konsole Legion. No tak, to też prawda. Więc Mateusz, nie bój się, dostaniesz dwa asasyny w tym roku. Także słyszałeś to u nas. Obstawaj w STS-ach.
Tomasz Ignacy. O istnieniu Ubisoftu już dawno zapomniałem i jakoś świat stał się lepszym miejscem do życia. Jednak świat, jeżeli... No. Świat też zapomniał, bo oni teraz tak naprawdę nie mają gier. No przenieśli wszystko na ten No rok. I to żadna z tych gier nie ma dat premiery nawet, więc jakoś tak Ubisoft pierwszy raz tak ma, że nikt nie może czekać na ich dzień premiery ich gry. No, przecież mieli wielką katastrofę koło jesieni, tak naprawdę, zarówno jeżeli chodzi o ich akcje, jak i o Boże, tytuły. Skończyłem Breakpoint. Mówiłem ostatnio? Tak. Tak? Tak. Jezus Maria. Jeszcze boli? Tak. Więc oni myślę, że dobrze im zrobi, jak się trochę cofną i przemyślą strategię i wrócą na E3, może coś pokażą fajnego. Kontynuując komentarz Tomasza, jednak jeżeli mieliby robić Splinter Cella, to bardzo się boję, bo pewnie zrobią z niego skaczącą mapę jak Assassin, tak jak było w Conviction i Blacklist, dodadzą RPG-owe elementy spoko. I sam Fisher zostanie jesieniarą. Ja bym raczej podejrzewał, że zrobią z tego po prostu kopię kolejną The Division. No, tego bym... Jezus Maria. To jest bardzo możliwe. Tam jeszcze mieliśmy temat o polskich studiach wykupowanych przez Microsoft. Z polskich studiów, które mogą być wykupione przez Microsoft, obstawiam Vivid Games, pomimo że nie mieli jakoś dużo gier, to raczej jako forma niewolników przydadzą się idealnie. Ale nie wiem, czy Vivid Games też nie jest przypadkiem na giełdzie. To nie mam pojęcia. No, może trafiłeś. Nowy rok, pomimo dużych premier, raczej nie wydaje mi się atrakcyjny. Już od paru lat nadrabiam ciągle zaległości, nie tylko w grach, ale również w filmach, książkach i nauce. Jednak jedyny tytuł, jaki przychodzi mi do głowy, to Resident Evil 3. Mam nadzieję, że również zdołam ograć go na święta, jak dwójkę. Z kolei na Cyberpunka nie czekam, bo Wiedźmin 3 i 2 średnio mi się podobał. Antypolak. Szukając na siłę, czekam na oficjalną zapowiedź nowego Call of Duty. Hamburger. Oby zrobili reboot, jak w przypadku ostatniej części, no i w sumie dwie gry na VR-a, które faktycznie mogą zmienić spojrzenie na te urządzenia, to nowy Half-Life i Medal of Honor, lecz raczej te gry mnie ominą, bo nie planuję wydawać pieniędzy, których nie posiadam. Ja też nie planuję. To jest rozsądna gra. Ale Mateusz Danowicz? Tak. Nie wiem, czy posiada, ale jak nie posiada, to planuję. Wiesz, gdybyś był Polakiem i gdybyś grał w polskie gry, tak? To byś posiadał. No faktycznie. Mam jeszcze ostatni komentarz. Przeczytać? Bo już naczytałeś. Tak, bo to jest naprawdę długi komentarz. Ja nawet... Chciałem zaznaczyć, że jestem oburzony, że nikt nie mówi o Finalu 7, nikt nie mówi o Hollow Knight nowym. Vampire, The Masquerade, Bloodlines. Właśnie, Vampir, ludzie. Banner. Gdzie wasz gust? Przynajmniej o Bannerlordzie każdy wspomniał. No tak, to prawda, to się tak, fali. Tak, każdy. A raczej ty przy każdym komentarzu. Teraz no, to was dwa to jakiś mod? Ale tak, Wizum napisał. Ciężko powiedzieć, czy czekam na jakąś grę. A, to nie jest tak, że... Nie będę robił mema. W pierwszej kolejności, poza zakazaną czyli Cyberpunkiem, to chyba Doom Eternal. Nie jest jednak tak, że wyczekuję je z jakąś niecierpliwością i rzucę się na premierę. Powodów kilka, m.in. elementy platformowe, nowe mechaniki, łańcuch do przyciągania, no i cena. Elementy platformowe by już były chyba w tym pierwszym Doomie, tak troszeczkę, tak nieśmiale, ale były jednak, więc to tylko troszkę to rozbudowują. Ale jeżeli to... skakanie, to jest element platformowy. W sumie w oryginalnych Doomach też były takie fragmenty, że musiałeś tam skakać po tych platformach. Takie to takie. Również brak wsparcia dla map społeczności, to też ma być minus Dooma Eternal. Posłucham recenzji, jeśli uznam, że warto, to poczekam na jakiś czarny piątek czy coś. Doom tak kupiłem, szybko staniał i w kolejnych latach wcale już tańszy nie był. Na wyprzedażach chyba 40 zł, bla, 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 bla. Zresztą ten Doom mnie satysfakcjonuje właśnie ze względu, że można ograć fanowskie mapy z wszystkich części praktycznie. Zawsze jest do czego wrócić. Druga gra, w której coś ma się ruszyć na dobre w 2020 roku, według zapowiedzi twórców, to Stalker 2. Co tak. Jest nieprawda. Coś nie, 2021 nie, no fajnie oni by powiedzieli. Było, jakby coś może stop. Inicjalnie powiedzieli, że 2021 pojawi się gra, czyli... Teoretycznie w tym roku powinna się ruszyć jakaś kampania pod koniec, ale... Czy będzie w końcu premiera? Nie. Zresztą można mieć nadzieję, może trochę naiwnie, ale nawet są podejrzenia, że może trafić jako jeden z pierwszych tytułów na PlayStation 5? Nie. Ale wiemy, że pojawi się, że powstaje na Unreal Engine 4, więc masz newsa, proszę bardzo, pierwszy news to się ruszyło ze Stalkerem 2. Na razie to tylko plotki. Ale no cóż, coś jest na rzeczy. Poza tym, tylko dwa upatrzone tytuły, po których wiem, czego się spodziewać, bo dostępne są dema. Po pierwsze Hellbound, starszkolny shooter w stylu Quake i Unreal, choć można zmieniać perspektywę z pierwszej na trzecią osobę. I coś, co odkryłem niedawno, Trepang 2, duchowy spadkobierca serii Fear. O, to coś, proszę bardzo, w końcu coś mnie zainteresowało z komentarzy, muszę sprawdzić. Co prawda nie ma przynajmniej na razie elementów rodem z horroru, ale rozgrywka jest ultra w klimacie Fira. Można rzec otakę sequel Fira. O taki sequel Fira walczyłem, hehe.
People Can Fly też coś długie przy Outriders. Jeśli wyjdzie w przyszłym roku i nie będzie grywany jedynie w koopie, a w singla też, to na pewno rzucę okiem. I na nowe dzieło The Astronaut od chmielarza Witchfire, ale tu nie ma dostępnych, ale tu mimo dostępnych gameplayów mało jest info, więc zobaczymy, czy będzie to solidna pozycja dla jednego gracza, czy looter shooter, jak podejrzewają niektórzy. Dziękujemy za obszerny komentarz i za wskazanie mi dwóch gier, na które muszę teraz spojrzeć, bo Hellboundzie też nie słyszałem, więc... Fuck, ale chwila bym sobie pograł nowego. No więc musimy sprawdzić tą pięknie brzmiącą grę Trepang 2, która... Chociaż ona tak bardzo azjatycko wydaje. No Fear też był taki azjatycki troszeczkę. Klimacie. No ale nazwa po prostu gry taka azjatycka. Nie? Zobaczymy, no. No tak z Indonezji jakby to właśnie. Azjatyckie rzeczy są dobre, jak na przykład Final Fantasy 14, Final Fantasy 7. Bannerlord. No w sumie też Azja trochę. Turcja leży no. Trochę w Azji. Więc tak, też czekamy na właśnie Bannerlorda, tak jak wy. I na Total War Troy. Tak, i na Vampire wszyscy, Bloodlines 2. Tak jak wszyscy. Więc no. Zobaczymy. No. A komentarzem dzisiejszego odcinka, pytaniem dzisiejszego odcinka, bo komentarzem to każdy jest komentarzem dzisiejszego odcinka. A pytaniem właśnie. Po pierwsze, jak wam się podobał logo PS5? I tak lub nie. Przesyłajcie nam na wiadomości prywatne linki do Imgura, do waszych prac z logotypami PS5. Przyjmujemy tak. I najlepsze nagrodzimy nawet może jakąś grą. Jakimś kodzikiem na jakąś giereczkę. A ja bym się jednak zapytał w ogóle jako takie główne pytanie, co z tym Władcą Pierścieni Golu. No tak. Bo to taka bardzo otwarta kwestia, jak chcielibyście, żeby to wyglądało, czy czekacie, tak. Czy ostatnie części wam się podobały. Czy czekacie na Władcę Pierścieni Golum i jaką grę w świecie Władcy Pierścieni byście chcieli zobaczyć jeszcze? Władca Pierścieni Goldblum. Ha, ha, ha. To był 378 odcinek GNM Plus. Razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.